Witam Państwa serdecznie, nazywam się Manowski Grzegorz, jestem pracownikiem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Zapraszam Państwa dzisiaj do obejrzenia kolejnej części filmu Co w polu piszczy. Dzisiaj przedstawimy Państwu, w jaki sposób interpretować wyniki, które otrzymacie Państwo ze stacji chemiczno-rolniczej. Tą informację przedstawi Państwu Mariusz Anioła. Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Anioła, jestem pracownikiem Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku. W dzisiejszym odcinku opowiem o określaniu potrzeb nawozowych roślin uprawnych na podstawie wyników analizy chemicznej gleby. Dzisiaj skupimy się na makroskładnikach takich jak fosfor, potas, magnez. Pominiemy azot, ponieważ próbki gleby do określenia zasobności w azot mineralny pobiera się w okresie bezwegetacyjnym, a więc tak naprawdę w zimie. Wtedy, kiedy ziemia jeszcze nie jest zmarznięta albo już nie jest zmarznięta. I to nakręcimy filmik i opowiemy w innym odcinku. Pominiemy również mikroelementy, ponieważ to wymaga szerszego omówienia tego problemu, oraz siarkę. Dzisiaj skupimy się, tak jak wcześniej powiedziałem, na fosforze, potasie i magnezie, czyli makroskładnikach. Rolnicy otrzymują ze stacji chemiczno-rolniczej tabelę z wynikami. Tu są wartości liczbowe, na przykład skala pH. Są też zasobności fosfor, potas, magnez. I to są te liczby wyrażone w miligramach na 100 gram gleby. Ale oprócz tego jest też podana wycena i ona właśnie będzie nam służyła do określenia potrzeb nawozowych. I proszę zobaczyć, przy pierwszej pozycji 14,1 dla fosforu jest zasobność na poziomie średnim, ale już w drugim wierszu 6,6 jest to zasobność niska. I właśnie te wartości odnosimy do tabeli z broszury Zalecenia nawozowe, nawożenie mineralne na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. I w tabeli drugiej widzimy, szukamy rośliny uprawnej, która nas interesuje. Znajdujemy ten plon prognozowany, na przykład tutaj 8 ton. I wartości, które są w tej tabeli dla fosforu i potasu i magnezu, to są zalecane dawki nawozów mineralnych, tak? Czyli dla pszenicy, która ma plonować około 8 ton, no to wiemy, że trzeba podać 70 kg w czystym składniku fosforu. Ale te wartości są podane dla średniej zasobności gleby. Jeśli jest niska zawartość, tak jak w drugim wierszu, te 6,6, to my musimy dołożyć do tego, do tych 70 jeszcze trochę. A ile, to powiem za chwilę na konkretnym przykładzie. Jeśli mamy wycenę, tak jak tutaj w przypadku potasu, bardzo wysoką, no to ten potas 80 kg, tą dawkę 80 kg, możemy obniżyć. Opiera się to na zasadzie takiej, że jeśli jest gleba wysycona na poziomie średnim, to wówczas ona jest gotowa do oddania roślinom praktycznie wszystkich tych składników, które wnosimy z nawożeniem. Jeśli jest wysycona na niskim poziomie, no to ona część z tych nawozów zatrzyma. W związku z tym musimy najpierw wysycić dodatkowo jeszcze ziemię po to, żeby ona mogła nam oddać, żeby ona mogła te składniki oddać roślinie. I odwrotnie, jeżeli jest wysycona bardzo wysoko, czyli jest duża zasobność w składniki pokarmowe, to ona jest w stanie, ta ziemia jest w stanie ze swoich zgromadzonych zapasów oddać część roślinie. W związku z tym to nawożenie, te wartości tabelaryczne możemy obniżyć. Taka jest zasada. Teraz przejdziemy do konkretnych przykładów. Ale zanim zaczniemy konkretny przykład, to chcę powiedzieć o broszurze. Jest ona opracowana przez
panią dr Tamarę Jadczyszyn, doktora Jana Kowalczyka i doktora habilitowanego Wojciecha Lipińskiego. Nazywa się to Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych, a zostało opracowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach oraz Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. Tytułem wstępu warto go przeczytać, całą publikację warto przeczytać od deski do deski, ale te fragmenty, które są podkreślone tutaj na zielono, zaznaczone na zielono, są bardzo istotne. Podstawą racjonalnego nawożenia jest ocena stanu agrochemicznego gleby. Dlatego właśnie badamy naszą glebę. Możemy badać mikroskładniki, możemy badać makroskładniki. I najważniejszymi wskaźnikami decydującymi o urodzajności gleby są właśnie odczyn, fosfor, potas i magnez. Warto jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to, że wysokie plony roślin można uzyskać na glebach o uregulowanym odczynie i co najmniej średniej zawartości makro i mikroelementów. Czyli tak naprawdę nie wystarczy tylko uregulowana zawartość, zasobność fosfor, potas, magnez, ale aby uzyskać wysokie plony, potrzebne jest też wysycenie gleby w mikroelementy. No i teraz, zanim przejdziemy jeszcze do fosforu, magnezu, potasu, to zwrócimy uwagę na odczyn gleby. Otrzymujemy w wynikach wycenę pH. Tutaj mamy w pierwszym wierszu 4 i ocena potrzeb wapnowania jest tutaj konieczna. Tak? W związku z tym możemy to wykorzystać do określenia ilości potrzeb wapnowania, ilości nawozów. I odnosimy się do tabeli z broszury na stronie 4 i szukamy dla kategorii agronomicznej gleby średniej. Szukamy tutaj średnią, to jest trzeci wiersz. Jeżeli mamy konieczną, a tak wynika z badań gleby, trzeba zastosować 4,5 tony CaO, czyli wapna w czystym składniku. Jeżeli kupujemy wapno węglanowe, które zawiera 50% tlenku wapnia, no to znaczy, że nawozu musimy zastosować dwa razy więcej, czyli 9 ton. A kolejny przykład, gleba, ostatni wiersz. Gleba lekka i potrzeby wapnowania określone na potrzebne. Tak? Więc szukamy kategorii agronomicznej naszej gleby. To jest drugi wiersz, lekka i potrzeby wapnowania określone jako potrzebne. Znajdujemy w drugiej kolumnie potrzebne. I tu wynika z tego, że trzeba zastosować 2,5 tony CaO w czystym składniku. I znów, jeśli to będzie forma węglanowa, a na glebie lekkiej używa się formy węglanowej, no to będzie tam maksymalnie 50%, w związku z tym zastosujemy 5 ton nawozu. A o ile, jeżeli będzie nawóz o niższej koncentracji tlenku wapnia, no to po prostu będzie to odpowiednio większa ilość nawozu wapniowego. A tu jest taka pełna tabela z wynikami. Tutaj jest akurat tabela z mikroelementami. Nie będziemy tego dzisiaj omawiać, to przy kolejnym odcinku. Skupimy się teraz na fosforze i potasie, konkretnym przykładzie. Nasz wynik pokazuje, że w pierwszej próbce zawartość jest na poziomie średnim, to wówczas odnosimy się do wartości tabelarycznej, a więc podajemy fosforu w ilości 70 kg w czystym składniku. A jeżeli mamy fosforu, jeżeli wycena zasobności jest niska,
to wówczas w broszurze jest napisane, że należy podnieść, zwiększyć dawkę nawozu, tą tabelaryczną dawkę, o 30 kg. Tak? Dotyczy to zarówno fosforu, jak i potasu. Czyli wracając do tabeli, tą dawkę fosforu, gdyby była zawartość niska, tak, to będziemy musieli zwiększyć o 30 kg, czyli podamy 100 kg w czystym składniku. Jeżeli zawartość potasu w trzecim wierszu jest określona jako bardzo wysoka, no to wtedy możemy tą wartość obniżyć, tak? Te 80 kg możemy zmniejszyć, o ile o 30 do 40 kg. Znowu to możemy przeczytać w naszej broszurze, czyli proszę zobaczyć, w warunkach bardzo wysokiej zawartości składników zalecane dawki nawozów można zmniejszyć o 30 do 40 kg. Czyli zamiast 80 możemy podać 50, a możemy podać 40 kg potasu w czystym składniku. W gospodarstwach, których produkty uboczne zbiera się z pola, dawki nawozów fosforowych należy zwiększyć o około 20%, a potasowych trzeba zwiększyć o 60-80%. Czyli na przykład, jeżeli zabieramy słomę, no to te dawki muszą być zwiększone. Czyli te tabelaryczne wartości odnoszą się do, jeszcze raz powiemy, do wartości, do wyceny średniej oraz do takich pól, gdzie resztki pożniwne pozostają na polu. Fosforem nie należy stosować, jeżeli jego zawartość w glebie przekracza 40 mg P2O5 na 100 g gleby, ewentualnie 80, ale na glebach węglanowych. Dotyczy to stosowania zarówno nawozów mineralnych, jak i organicznych, zwłaszcza gnojowicy oraz innych substancji użyniających o dużej zawartości fosforu, np. osady ściekowe. W przypadku potasu można zaniechać nawożenia, jeżeli ta zasobność będzie na poziomie 35 mg na glebach bardzo lekkich, 40 mg na glebach lekkich, 50 kg na glebach średnich i 60 kg na glebach ciężkich. Teraz, jeżeli chodzi o nawożenie magnezem. Nawożenie magnezem łączy się najczęściej z zabiegiem wapnowania i ponieważ gleby zakwaszone często charakteryzują się niską lub bardzo niską zawartością magnezu, w szerokim asortymencie wapna nawozowego duży udział mają nawozy zawierające magnez. I na glebach o bardzo niskiej zawartości magnezu, połowę zalecanej dawki CO, można stosować w postaci wapna magnezowego, a na glebach o niskiej zasobności magnezu 1/3 zalecanej dawki CO. Na glebach o uregulowanym odczynie nawożenie magnezem stosuje się w postaci nawozów bezwapniowych. No tutaj rolnicy często stosują kizeryt na przykład, czyli to jest w postaci siarczanowej. A dawki odpowiednie przy średniej zasobności magnezu w glebie podano w tabeli drugiej i w warunkach wysokiej i bardzo wysokiej zawartości magnezu dawki nawozów można zmniejszyć odpowiednio o 10 i 20 kg magnezu, tlenku magnezu. A na glebach o niskiej i bardzo niskiej zawartości składnika dawki nawozów należy zwiększyć odpowiednio o 15 i 30 kg MGO. To jest bardzo często pokazywany slajd, który pokazuje, że jak bardzo nie tylko pH, ale również brak fosforu ogranicza masę powierzchnią nadziemną rośliny. Oczywiście to jest też spowodowane tym, że przede wszystkim nie rozwija się system korzeniowy. Warto tutaj powiedzieć, że w pierwszej kolejności musimy zadbać o składniki pokarmowe, o zasobność gleby w składniki pokarmowe, te podstawowe, czyli makroskładniki, czyli fosfor, potas, magnez. Fosfor wpływa na tworzenie masy korzeniowej, ale także na tworzenie architektury tego korzenia. W przypadku braku fosforu korzeń
korzenie, roślina korzeni się dość płytko. I ma to też znaczenie przy okresach suszy, ponieważ wierzchnia warstwa najczęściej wysycha, szybko wysycha i wtedy główna masa korzeni znajduje się praktycznie w części ziemi, która jest, w której jest niewielkie, którą są niewielkie zasoby wody. Dlatego to nawożenie fosforowe jest tutaj niezwykle istotne. W tym odcinku to będzie, na tym zakończymy, a w następnych odcinkach spróbujemy opowiedzieć o nawożeniu azotowym, o określeniu dawek nawozów azotowych. Tak jak wstępnie, tak jak na początku powiedziałem, te próbki pobiera się w okresie zimy i one posłużą nam do określenia dawek startowych, ale także utworzenia całego planu nawożenia azotem. Nie wspomnieliśmy tutaj właśnie o mikroelementach, ale przy oczekiwaniu wysokich plonów konieczne jest też wykonanie badań na mikroelementy. Najważniejszymi tutaj mikroelementami jest bor w przypadku roślin oleistych, ale też miedź w przypadku zbóż, mangan i żelazo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnym odcinku.